Witam serdecznie. Nowy sezon A-klasy tuż. Ze mną jest Maciej Zarzycki, zawodnik Korony Czernina. Maciej, mam tu kilka pytań. Żebyś coś powiedział o przebiegu przygotowań, ile sparingów, jak to wyglądało? Jeśli chodzi o przygotowanie do sezonu, to rozegraliśmy 4 sparingi plus mecz pucharowy, Pucharu Polski. No, dla nas te wszystkie, ze wszystkich 5 meczów 4 wygraliśmy, jeden z trudnym rywalem, który spadł z 4 ligi, z Jerzmanową, przegraliśmy, ale bardzo dobrze nas przygotowało, odbyliśmy bardzo dużo treningów, ciężkich treningów, które mam nadzieję pomogą nam w zmaganiach w tym sezonie. Kto dołączył do zespołu, jakbyś ocenił przydatność? Czy to będzie duże wzmocnienie, czy to uzupełnienie kadry? Do naszego zespołu dołączyło 4 zawodników: Daniel Czaja, Krzysiu Makowski, Rafał Mikołajczyk oraz Marek Policzak. To wszyscy zawodnicy są z Błyskawicy Luboszyca, która się rozpadła. No, myślę, że są to bardzo duże wzmocnienia, zwłaszcza Daniel Czaja w środku pola i Krzysiu Makowski na skrzydle, bo to byli jedni z najlepszych graczy w ubiegłym sezonie w A-klasie. Tak więc myślę, że wspomogą nas w kolejnych zwycięstwach. A jaki cel sobie stawia Korona Czerlina w tym sezonie nadchodzącym 2023-2024? No, jak w każdym sporcie, cel jest jeden: wygrać wszystko, co się da. Okej, okay. Mam nadzieję, że wejdziecie do ligi tak jak Krzysztof Stanowski w Natalię Janoszek. Moim Państwa gościem był Maciej Zarzycki, Korona Czerlina. Widzimy się po meczu. Dziękuję.